Szanowni Państwo, możemy zacząć. Rozpoczynamy naszą akcję ulotu klientom Tesco w Bydgoszczy. Jesteśmy tu z trzech powodów. Pierwszy to są zwolnienia grupowe, które się dzieją w sieci Tesco Polska. Te zwolnienia grupowe obejmują w skali kraju około 1000 osób. Zwalnia się przede wszystkim, co nas boli, kobiety po 50 roku życia, także jedynych żywicieli rodziny. To jest pierwsza sprawa. Druga, te zwolnienia odbywają się w jednoczesnym czasie, kiedy podwyższa się wiek emerytalny. I teraz pytanie, skoro zwalnia się 50-letnie kobiety, to gdzie one dostaną teraz pracę? Tu idzie. Otóż tej pracy pewnie już nie dostaną. I trzecia sprawa, sieć Tesco Polska próbuje zastraszać nasze działania, naszych ludzi, kieruje tutaj takie opasłe pozwy do sądu o naruszenie dobrego imienia. Spółkę stać na to, żeby wynajmować renomowaną drogą kancelarię prawną byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ćwęchalskiego, a jednocześnie trwają te zwolnienia. Odmawia się zwiększenia redukcji, zwalnia się pracowników, odmawia prawa do podwyżek płac. My nie mówimy niczego złego, my nie kłamiemy, nie mówimy, że prezes Tesco kradnie, absolutnie nie. My tylko mówimy, że zwalnia się 50-letnie kobiety, które nie mają większych szans na znalezienie nowej pracy. Ja nie mam środków na to, żeby sprostać temu pozwowi i zapłacić Tesco 50 tysięcy złotych. Dla mnie te 50 tysięcy złotych to jest równoznaczne z wyrokiem, i karą śmierci, posadzeniem na krześle elektrycznym. Mogę sprzedać to, co mam na sobie, bo więcej nie mam. Mogę sprzedać nerkę i zapłacić Tesco. To są rzeczy niepokojące i przypominają standardy Białorusi, kiedy w Polsce sieci handlowe mogą zastraszać związkowców. My tutaj będziemy protestować, nie boimy się tego. I taka prośba, sugestia, ciekawostka do Państwa jako dziennikarzy. Pytanie jest nasze tego typu. Ile spółka Tesco odprowadziła podatków do budżetu Skarbu Państwa i budżetu samorządu terytorialnego, także tutaj w Bydgoszczy, za rok 2010? Jest to o tyle ciekawe, ponieważ to są ostatnie jeszcze dane ukazujące to, że Tesco zarobiło wówczas 10 miliardów złotych. Od 2011 roku nie ma takich danych. Te bilanse się chowają. Również Tesco zniknęło z rankingu 500 najbogatszych firm polityki. To są rzeczy dość ciekawe, zaskakujące. My będziemy bronić pracowników, będziemy bronić się w sądzie i nie poddamy się dość dziwnym praktykom tej sieci. Jeżeli są jakieś pytania, z chęcią teraz udzielę odpowiedzi. To jest około kilkunastu osób, 15 osób przeważnie. Liczba wystarczająca do tego, żeby każdemu klientowi wchodzącemu, wychodzącemu z Tesco wręczyć naszą ulotkę z informacjami, że te zwolnienia grupowe, które trwają w Tesco, są ze szkodą również dla nich, jako dla klientów, ponieważ obniży się znacząco jakość obsługi.